W tym odcinku Chin bez cenzury, tylko bez paniki. To nie moment, by tracić głowę. Witam w Chinach bez cenzury, tu gospodarz Chris Chappell. Poznajcie doktora Rena Xiaopinga. Był członkiem zespołu, który jako pierwszy na świecie wykonał udaną transplantację ręki w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych. Zasłużył na wielkie brawa. A teraz ryzykuje swoje dobre imię, gdyż chce być pierwszą osobą na świecie, która przeprowadzi przeszczep głowy u człowieka. Czyli przeszczepienie żywej głowy na korpus człowieka świeżo po zgonie. To dopiero trafiłoby na czołówki gazet. Prawdziwa rewolucja w medycynie. Jest tylko jeden mały problem. Jest to niemożliwe, przynajmniej według praktycznie wszystkich autorytetów medycyny. Zatem trochę niepokojący jest fakt, że dr Ren już ma wolontariusza do zabiegu. 62-letniego Chińczyka, który w wyniku kontuzji jest sparaliżowany od szyi w dół. Jeśli dr Ren rzeczywiście zdecyduje się na przeprowadzenie tej operacji, to będzie przeszczepywał głowę żywego człowieka na martwe ciało. Co prawdopodobnie skutkuje drugim zupełnie martwym ciałem. Czy dr Ren lekceważy względy etyczne, chcąc za wszelką cenę zaistnieć? Czy może po prostu mu odbija? Według niego samego jest pionierem, który rozpoczyna nową epokę w medycynie. 50 lat temu wielkie kontrowersje wzbudzała pierwsza operacja przeszczepu serca. Nawet pierwszej transplantacji ręki 20 lat temu towarzyszyły wątpliwości natury etycznej. A reakcje na przeszczep głowy będą jeszcze bardziej intensywne. Jest jednak pewna różnica. Tamte zabiegi miały miejsce po latach badań i wielu próbach na zwierzętach. A i tak były niesamowicie ryzykowne. Ten zabieg polega na przyszyciu odciętej głowy do martwego ciała. Ale żeby być uczciwym, to prawda, że dr Ren przeprowadził przeszczep głowy na setkach myszy. Problemem jest jednak wynik. Żadna mysz nie przeżyła. Ale też pytanie, czy każda mysz żyje pełnią życia? No niektóre z nich przeżyły jeden dzień. Ale nie nazwałbym tego całkowitym sukcesem. Dr Ren eksperymentował też na ludzkich zwłokach, ale odmówił podania szczegółowych informacji na ten temat. Ciekawe, czy któryś z nich powrócił do życia. I w tym sęk. Renowi chyba ambicja uderza do głowy. Pierwszy przeszczep głowy został przeprowadzony na małpie przez amerykańskiego naukowca w 1970 roku. Ale trudno nazwać zabieg udanym, gdyż małpa zmarła parę dni później, po tym jak jej układ immunologiczny odrzucił nowo przyszytą głowę. I lepiej nie wspominać o tym, co zrobili z łapą tej małpy. Ale dużo trudniej jest sprawić, by przeszczepiona głowa była w stanie kontrolować nowe ciało, gdyż w rdzeniu kręgowym jest mnóstwo połączeń nerwowych, które się trudno ponownie przyszywa. Ale mimo to, dr Ren był w stanie przywrócić pewną funkcjonalność u swoich myszy, to znaczy u tych, które zmarły dzień później. Zatem zasadniczym problemem etycznym jest fakt, że pacjent po przeszczepie głowy najprawdopodobniej umrze po operacji. Ale nawet gdyby transplantacja okazała się sukcesem, to kto tak naprawdę ją przeży? Głowa czy ciało? Ale zapomnijmy na chwilę o tych kwestiach etycznych i wyobraźmy sobie, że dr Ren właśnie ma wykonać swoją pierwszą operację. Jak znajdzie dawcę ciała? W Chinach absolutnie nie ma tradycji pośmiertnego oddawania ciał dla celów naukowych. A jeśli oglądaliście ten odcinek, to wiecie, jak bardzo mało wiarygodny jest chiński system tak zwanego dobrowolnego oddawania narządów. Wystarczy przypomnieć fakt, że państwowe szpitale zabijają więźniów sumienia i sprzedają ich narządy wewnętrzne dla zysku. Zatem niewykluczone, że takie ciało pochodziłoby od więźnia z obozu pracy. Nie twierdzę, że Chiny mają wstrzymywać swój rozwój naukowy. Po prostu uważam, że być może dr Ren brnie na upartego i nie pozwoli, by kwestie etyczne czy realia medyczne stanęły mu na drodze. A co wy myślicie? Czy taka jest przyszłość medycyny? Czy być może to bezwstydne robienie kariery bez odpowiedniego umocowania naukowego? Komentujcie poniżej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Rozmawiam z Jordanem Horowitz, reżyserem i producentem Anioła z Nanjing. To film o człowieku, który poświęcił 10 lat swojego życia na ratowanie osób chcących popełnić samobójstwo na moście nad rzeką Yangtze. Wcześniej w tym miesiącu Wang i kanadyjski minister spraw zagranicznych uczestniczyli we wspólnej konferencji prasowej w Ottawie, kiedy to nagle ta kanadyjska dziennikarka, Amanda Connelly, spróbowała zaatakować godność Chin, zadając pytanie o prawa człowieka. Taka była odpowiedź Wanga. Muszę powiedzieć, że twoje pytanie jest pełne uprzedzeń i arogancji wobec Chin.